Dzień dobry Państwu. W tym filmie wyjaśnię podstawowe zasady doboru sprzęgu do samochodu ciężarowego, sprzęgu o średnicy stworzenia 40 mm. Wyjaśnię również główne zalety sprzęgów o średnicy 40 mm naszej firmy V Orlandii. Pierwszym podstawowym parametrem doboru sprzęgu jest jego średnica stworzenia. Średnica tego zaczepu to 40 mm. Drugim elementem bardzo istotnym jest rozstaw otworów mocujących we flanszy. Rozstaw otworów akurat w tym sprzęgu to 100 mm na 160 mm. Jest to najbardziej popularny rozmiar. Trzecim parametrem jest średnica jarzma. Ten element wchodzi w belkę ciągnącą pojazdu ciężarowego i po prostu musi się zmieścić. Wszystkie te parametry, czyli 40 mm, 100 na 160 oraz średnica tego jarzma, są znormalizowane, czyli każdy pojazd ciężarowy ma bardzo podobne te wymiary, albo wręcz takie same i zawsze jesteśmy w stanie dobrać właściwy sprzęg do danego pojazdu ciężarowego. Następnymi istotnymi parametrami doboru sprzęgu do danego połączenia samochód ciężarowy przyczepa są parametry wytrzymałościowe. I tutaj mamy cztery podstawowe parametry. Jeżeli samochód ciężarowy będzie współpracował z przyczepą, która ma pierwszą oś skrętną na dyszlu skrętnym, wtedy nie występuje pionowe obciążenie na zaczep i wyznaczamy tylko parametr D z właściwego wzoru dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku problemów z doborem zawsze jesteśmy chętni pomóc w obliczeniach. Jeżeli posiadamy przyczepę centralnoosiową w przewozach objętościowych, wtedy musimy wyznaczyć parametr DC. Jest to siła uciągu dla przyczepy centralnoosiowej. W przypadku przyczepy centralnoosiowej występuje statyczny nacisk na zaczep tona, 2 tony, 1,5 tony, 3 tony, w zależności od typu przyczepy. I ten parametr musi być również spełniony. Natomiast kolejnym i ostatnim już parametrem jest parametr V. Jest to dynamiczna, teoretyczna siła wyznaczana w oparciu o długość przestrzeni ładunkowej oraz inne współczynniki i ten parametr również musi być spełniony. Należy zawsze pamiętać o tym, że parametry nowego sprzęgu muszą być co najmniej równe parametrom technicznym sprzęgu poprzedniego. I tego należy się trzymać. To należy sprawdzić w katalogu, a jeżeli Państwo nie jesteście pewni swoich wyborów, służymy pomocą. Nasze kontakty zawsze można znaleźć na stronie www.orlandii.pl. Zapraszamy.